Ja to naprawdę mam szczęście do tych meczów pierwszej ligi. Dopiero co mieliśmy mecz ŁKS-u z Burgbetem Termaliką Nieciecza, który był po prostu bardzo dobrym meczem do oglądania dla postronnego widza. A już dzisiaj w sobotę o 12:40 mieliśmy kolejny bardzo dobry mecz piłki nożnej. Bo pierwsze momenty meczu Arki Gdynia z Radomiakiem były no tak ciekawe, że nie dało się oderwać wzroku od telewizora. I nie wiem do końca, czym było to spowodowane. Czy po prostu ofensywy obu zespołów grały dzisiaj tak dobrze, czy defensywy tak źle. Wydaje mi się, że gdzieś tak po połowie się to rozprowadza. I długo wahałem się, czy to powiedzieć, ale uważam, że powiem to, no. Uważam, że Radomiak gra chyba najładniej z całej pierwszej ligi. Zresztą to potwierdza tabela, bo po tym dzisiejszym zwycięstwie zespół z Radomia awansował na pierwsze miejsce w tabeli, przeskakując Termalikę. I zauważyłem po tym dzisiejszym meczu, że Radomiakowi chyba najbliżej z całej pierwszej ligi do grania w stylu takim, no, ekstraklasowym. Trochę przypomina mi Zawiszę Bydgoszcz z tego sezonu, kiedy Zawisza awansował do Ekstraklasy i potem jako Beniaminek zajął 8. miejsce i zdobył Puchar Polski. Zgadza się. I Radomiak, podobnie jak Brugbet, jeszcze w tej kolejce ma szansę awansować do Ekstraklasy, jeśli GKS Tychy nie wygra swojego spotkania. Ale niestety jedyne, co boli mnie w tym całym Radomiaku, jest to, że no nie mają jeszcze swojego stadionu, który spełnia warunki ekstraklasowe. No jasne, przyzwyczailiśmy się niby już do grania Rakowa Częstochowa na stadionie w Bełchatowie. No ale czy chcemy to dalej powtarzać? No, jeśli będziemy musieli, no to będziemy musieli, no ale wiadomo, każdy wolałby oglądać swoje zespoły na stadionach w swoich miejscowościach. Ale jeśli chodzi o aspekt sportowy, no to Radomiak jest chyba najbardziej konkretnym kandydatem, bo Nieciecza pokazuje w ostatnich kolejkach, że trochę potrafi zwolnić tempo. A przy okazji jestem bardzo ciekawy Karola Angielskiego, który przez lata uważałem, że jest jednym z większych talentów. Dobra, może przesada. Uważałem, że jest talentem. No dobra, może zawodnikiem z dużymi umiejętnościami w grze ofensywnej. I pamiętam go w Olimpii Grudziądz, gdzie został królem strzelców w pewnym sezonie. Potem w Piaście Gliwice zanotował dwa średnie sezony. W Wiśle Płock, no, nie odnajdywał się za bardzo ten zawodnik, ogólnie rzecz biorąc, w ekstraklasie. A w pierwszej lidze idzie mu naprawdę nieźle. I jestem ciekawy, czy jeśli awansuje z Radomiakiem do ekstraklasy, gdzie w Radomiaku naprawdę nieźle wygląda i nieźle gra, to czy ta jego passa się przedłuży do ekstraklasy? Czy poradzi sobie w ekstraklasie w zespole, z którym jest już zgrany i ma już pewien dorobek? A jeśli chodzi o Arkę Gdynia, no to bardzo podobali mi się Deja, który ostatnio rozgrywa fantastyczne mecze w Arce Gdynia. Aleman, świetny zawodnik, świetne podania, świetne rozegranie z środka pola. Wolsztyński czasami próbował go naśladować, natomiast jak grał Wolsztyński, każdy kibic Arki widział. W pierwszej połowie też trochę Siemaszko, nie wiadomo, o co mu chodziło, był trochę spóźniony do podań, zasadniczo bardzo słaby występ. Poza tym słupkiem w drugiej połowie przy strzale na bramkę Radomiaka. Ale zauważyłem, że nie tylko ja myślałem w taki sposób o Wolsztyńskim i Siemaszce, bo w drugiej połowie zostali zmienieni obaj w podwójnej zmianie. Na boisko weszli Hiszpański i... O kurde. I da Silva. No i przede wszystkim Arka Gdynia na pewno nie jest zadowolona z tego, że przegrała dzisiejsze spotkanie po prostu, bo mimo tego, że zapewniła sobie już ten baraż, to miejsce w barażu również jest ważne, chociaż nie zawsze, bo w tamtym sezonie przecież GKS Katowice w drugiej lidze pokazał, że da się odpaść jako zespół z trzeciego miejsca w pierwszym meczu u siebie ze Stalą Rzeszów. Także jeśli chodzi o te baraże, no to jakoś nie skupiałbym większej uwagi na to, kto jest gospodarzem danego meczu. Bardziej powiedziałbym taki wytarty trochę slogan, że no baraże, Jezu, nienawidzę tego sloganu. Baraże rządzą się swoimi prawami. Ci z was, którzy śledzą siatkarską plus ligę, doskonale o tym wiedzą. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak wcześniej mówiłem, zbieramy 1000 subskrypcji na tym kanale. Zapraszam na Facebooka Tradaj, Instagrama Tradaj i do wyjścia na dwór zapraszam.